Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski bohater, a dzisiaj naszym gorzowskim, trochę podgorzowskim bohaterem jest pan Jarosław Pikuła, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dyrektor, ale też laureat konkursu Człowiek Roku Krono 2016. Rozumiem, tak? Tak jest. Taka właściwie świeża sprawa Dostałem... To sam początek, człowiek roku, to tak brzmi, brzmi właśnie. Brzmi, no właśnie. Brzmi, 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 <laughs> Jak sprostać teraz temu tytułowi? Brzmi, brzmi, faktycznie, brzmi faktycznie bardzo dumnie. No nie ukrywam faktu, że jest mi niezmiernie miło faktycznie, że została działalność tutaj moja i całego w sumie ośrodka zauważona na szczeblu i powiatu i na szczeblu wojewódzkim. Ta nagroda, którą otrzymałem, była nagrodą wręczoną przez Kapitułę konkursu, bo tam były dwie kategorie: jakby swoich laureatów wybierali czytelnicy, oraz właśnie Kapitułak, składająca się z dziennikarzy, składająca się tutaj z członków zarządu powiatu. Także no, jest mi po prostu miło, bardzo dziękuję za tą nagrodę. To Cóż na pewno motywuje do dalszej pracy. No, każdy stara się, jak może, myślę, że tak naprawdę na co dzień nikt nie myśli o tym, że robi się coś dla, dla plebiscytów czy nagród, tym bardziej, że pierwsza spotkała mnie, spotkało mnie takie wyróżnienie. Staramy się faktycznie, żeby, żeby w Kłodawie i w całej gminie Kłodawa dużo, dużo się działo przy goku. Funkcjonuje 10 świetlic gminnych, w których zajęcia odbywają się na, na, na co dzień. Funkcjonują zespoły śpiewacze, zespoły taneczne. Bardzo blisko jesteśmy z klubem seniora, który też jest bardzo prężny na terenie gminy. Myślę, że też przychylne oko ze strony włodarzy, bo tak naprawdę no, dobrze działa się wtedy, kiedy ma się dobrą władzę, też na terenie, na terenie sw swojego. To, tak, tak, na terenie, na terenie no swo swo swojego terenu. Tam gdzie się, gdzie się wykonuje na co dzień działanie. I myślę, że to wszystko. Daje jakiś taki naprawdę bardzo pozytywny i fajny efekt. No właśnie, pani Jarku, jak tak obserwuję działalność zarówno Gminnego Ośrodka, ale tych wszystkich zespołów, o których Pan chwilę wspomniał, bo to jest po prostu niesamowite, że praktycznie w każdej miejscowości Gminy Kłodawa jest zespół śpiewaczy że są właśnie seniorzy, że i to, to, to wcale nie są proste zadania, żeby po pierwsze pomóc im w sprzedawaniu siebie i pokazywaniu tego, nad czym oni pracują. Po drugie, żeby też jak gdyby pogodzić interesy wszystkich, bo, bo przecież w każdej miejscowości też oni chcą się pokazać i chcę, chcą zaprezentować to, nad czym pracują. No i teraz tak, przychodzi młody człowiek spoza jak gdyby, tego środowiska, no i, i, i teraz pogodzić interesy wszystkich, łącznie właśnie z gminą, to wcale nie jest proste zadanie nie jest proste, ale myślę, że właśnie to, że przychodzi człowiek gdzieś z zewnątrz, to też jest jakiś taki chyba, chyba, chyba plus, dlatego, że wiadomo, że im mniejsze społeczeństwo, tym może jakieś lokalne animozje na pewno odgrywają dużą rolę w takim codziennym działaniu. Natomiast ja jak rozpoczynałem pracę w Gminnym Środku Kultury, jakby no, no nie do końca byłem zorientowany w, w tych takich może negatywnych aspektach tych wszystkich działań, więc więc no też nie brałem tego pod uwagę. Faktycznie kilka lat już tam pracuję. Gmina Kłodawa jest taką gminą, która w skali, myślę, że tutaj powiatu, ale chyba nawet, nawet, nawet województwa jest faktycznie takim ewenementem, jeżeli chodzi o tą działalność taką oddolną. Może nie działa u nas dużo grup formalnych typu stowarzyszenia, bo tego akurat jest niewiele. Natomiast takich, takich działań powiedziałbym troszeczkę amatorskich, ale bardzo dobrze zorganizowanych jest naprawdę bardzo dużo. Sama ilość gminnych e, zespołów e, śpiewaczy, których mamy na dzień dzisiejszy e, 7. no to, myślę, no to jest myślę, że, tak, to że jest, dużo. jest dużo. W każdym z tych zespołów jest od e, tak naprawdę kilku, chyba w dwóch, ale tak najczęściej po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, więc to jest e, po, poważna, poważna grupa osób, które, które no, Wiadomo, że występować muszą się systematycznie spotykać, spotykać muszą tak. próbować, muszą wyposażać się w jakieś instrumenty, stroje, ćwiczyć, a przy okazji oczywiście występować. Wiadomo, że głównym terenem działań jest, jest, jest gmina, bo, bo i na tych imprezach sołeckich, i na imprezach organizowanych przez GOK, czy na takich sztandarowych imprezach typu Majówka, typu Dożynki, wiadomo, że zawsze wszystkie te zespoły występują, ale też bardzo często pozostałe ośrodki zwracają się do nas z zaproszeniem, czy no nie można by było gdzieś tam wypożyczyć, bo wiadomo, że no jest z tym problem, tak? Najczęściej są to ludzie już... już z doświadczeniem życiowym starci. Troszeczkę brakuje tego, może młodego takiego na rybku więc tam, gdzie te zespoły się kruszą, nie mówię teraz o nas, oczywiście, tylko o gdzieś tam pozostałych ośrodkach, to ale ciężko. Ale w ciężko są młode dziewczyny miejsce... z tego, co. Tak, mówię, kilka jest. W kilku, w kilku zespołach faktycznie, faktycznie jest. I, no, I staramy się działać. Klub seniora, tak naprawdę, klub seniora działa w ta, również w każdym sołectwie. Oczywiście te kluby, jeden działa prężniej, drugi może mniej, ale wszystkie tak naprawdę działają systematycznie. Tak? To są kluby, które faktycznie. Się spotykają, które organizują wspólne wyjazdy, wspólne wycieczki. Tak naprawdę myślę, że nasza rola, mam tutaj na myśli i GminnoŚrodek i już wspomnianą, wspomnianą władzę, czyli Wójta Gminy Kłodawa i, i, i Radnych. Nasza rola jest, myślę, najważniejsza, taka, żeby nie przeszkadzać, wspierać, pomagać, jeżeli oczekują tej pomocy. Wiadomo, że troszeczkę trzeba wspomóc też finansowo, zespoły mają jakiś tam budżet na, 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 na działalność swoją. Tak samo seniorzy nie są. To jakieś duże środki, ale są to takie, których te podstawowe potrzeby gdzieś tam zapewniają, czyli myślę, że pełnimy funkcję takich koordynatorów, czyli ta, ta inicjatywa jest taka oddolna, natomiast my staramy się to wszystko tak skleić no i pomóc, pomóc, popchnąć do przodu, żeby faktycznie chciało to się kręcić. Myślę, że dobrym pomysłem jest też to, żeby właśnie jak gdyby każdy zespół miał. W jakimś konkretnym wydarzeniu, taką rolę wiodącą, tak? bo jeśli nie wiem, są to powiedzmy jakieś pieśni biwakowe czy tam jakieś pod, takie, takie turystyczne, to jest to jedna miejscowość, jak pieśni powiedzmy maryjne, to jest to druga miejscowość, jak powiedzmy jakieś pieśni patriotyczne, to kolejna. I to chyba jest dobrze, bo wtedy każdy zespół czuje się taki właśnie odpowiedzialny za, za, za to wszystko. Ale też no, nie czuję takiej konkurencji. Tak? Oni konkurują ze sobą właśnie może na tych trochę gminnych y, y, imprezach, y, ale też jeśli dożynki odbywają się w, 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 po kolejno y, w poszczególnych sołectwach, to też jak gdyby przejmują taką wiodącą rolę, prawda? To trzeba było ułożyć wszystko. Tak jest. Tak, takim w ogóle założeniem naszej wspólnej działalności jest to, żeby też każdy z tych zespołów raz w roku był gospodarzem y, jakiejś. Y, Imprezy. Także dlatego też mamy takie tematyczne, o których Pani tutaj wspomniała, że, że są te pieśni maryjne i patriotyczne i ekopiosenka i spotkania kulturowe i jesienne bajanie. Na swojską nutę tego jest naprawdę w całym, roku, w całym roku dużo. Ale faktycznie wygląda to tak, że jeden z zespołów zaprasza pozostałe Zostałe. zespoły i gości do, do, do sołectwa, w którym na co dzień mieszka, żyje i ma swoją taką sztandarową imprezę. Natomiast pozostałe imprezy są, są albo właśnie typowo słoeckie, albo najczęściej gminne. Wtedy no pieczę nad tymi imprezami gdzieś gminne tam środek. sprawuje gmina i gminy ośrodek no, kultury. Czy, czy czy żeby troszeczkę być bliżej młodzieży, to, to powstał koktajl Boys czy, czy, czy... <grych> <grych> nie no, Cocktail Boys to jest troszeczkę inna działalność. Czy to jest zupełnie tak. Trochę, poza... <grych> trochę inna działalność. Natomiast no, nie ukrywam, że tutaj też nie narzekamy na brak zainteresowania dużo dużo. Koncertujemy na terenie gminy, również staramy się bywać i nie odmawiać. Jeżeli jest taka potrzeba, żeby gdzieś zagrać, to oczywiście się pojawiamy. Dzisiaj młodzież zaktywować czy zaprosić do działania jest niestety no, z roku na, roku na rok coraz trudniej. Wiadomo, że zmienia się jakby koniunktura, zmienia się też oferta, taka, taka ta może niekoniecznie dobra. Czyli na no, wyciągnięcie ręki, mam tu na myśli internet, komórkę i taką łatwość zdobywania. Informacji czy rozrywki bez wychodzenia, bez wychodzenia z domu. Natomiast przy Goku też działa pięć zespołów tanecznych dziecięcych już, gdzie, gdzie, gdzie faktycznie są, są same dzieci działa kółko teatralne. Prowadzimy sekcję gry w bóle, która też tak naprawdę działa przy każdej świetlicy. Mamy kółko plastyczne, więc no, tych działań troszeczkę no, jest, jest. Z różnym skutkiem. Są takie kółka, które tak naprawdę we wrześniu zaczynamy i one nawet nie, do, do, jakby nie potrafią się obronić i dotrwać do końca roku ze względu na, na, na jakieś Ale małe zainteresowanie. Ale co roku staramy się mimo wszystko jakąś nową ofertę kierować. I tą młodzież, bo myślę, że najgorszy jakby wiek. No tak, świetlice są dla dzieci, zespoły śpiewaczej, kluby tak. seniora I tu dla nie starszych ma, tu i zostaje taki prawda? Dziura, dziura to jest taka, taka, myślę, młodzież, czyli młodzież gdzieś tam Wiek 14-15 lat do góry. No i niestety taki odbiorca też e, dorosły, w takim wieku powiedzmy najbardziej produktywnym, czyli gdzieś tam 20-40 lat, to jest też taki odbiorca, którego trudno e, zainteresować. A właśnie, czy ofertą. sąsiedztwo gorzowa pomaga czy przeszkadza? E, to jest plus, i, plus nie, i minus. To... Myślę, że e, łatwiej jest e, e, łatwiej jest zaprezentować i sprzedać w cudzysłowie oczywiście swoją ofertę e, kulturalną w ośrodkach mimo wszystko dalej oddalonych od, od, od centrum mm -hmm. miasta, dlatego, że wtedy no, pozbywamy się dużej konkurencji, no tak. mówiąc komercyjnie. Tak, kino, bo, teatry, ta, bo, bo, tak? Bo człowiek to mieszkając, dziecko... nie wiem, 40 czy 50 kilometrów od jakiegoś dużego środka, no siłą rzeczy, jeżeli chce skorzystać, z, chce skorzystać z oferty kulturalnej, musi wybrać się do tego środka, który, który jest najbliżej i najczęściej jest to dom kultury. No u nas jest tak, że tak naprawdę no, z Wojcieszyc, na Manhattan, myślę, jest bliżej niż do Kłodawy samej, więc jest to, jest to trudne, bo pewnie gro ludzi korzysta, korzysta z oferty tej gorzowskiej, natomiast no, nie ukrywam faktu, że tak z roku na rok... No, jest, jest, jest może, może tro, troszeczkę większe zainteresowanie, gdzieś to widać, czy na tych koncertach, które organizujemy, czy właśnie mówię w tych sekcjach dziecięcych, natomiast mimo wszystko zostaje cały czas ta sama nisza. Czyli jeżeli robimy dla dzieci, czy organizujemy wyjazdy, czy organizujemy też właśnie różne imprezy takie integracyjne na świetlicach, Nigdy nie mamy z tym problemu, bo jakby świetlice, w których, w, których, w których odbywają się zajęcia same z siebie zapewniają nam jakby frekwencje, te dzieci są chętne, otwarte, organizujemy obóz raz w roku w Lipach, gdzie mamy blisko setkę dzieci z terenu gminy. W tym roku będziemy mieli ponad 40 osób z Niemiec, bo jest to obóz, obóz polsko-niemiecki, także, także tutaj z tym nie ma problemu. Jeżeli zwrócimy się z jakąkolwiek inicjatywą do seniorów, czy do zespołów, czy do, nawet do sołectw, też nie ma problemu. Zawsze jest też nie ma problemu, prawda? natomiast no, no jest jakaś taka magiczna bariera wieku, to przychodzi te 15-16 lat i jakby no to tak, młodzież, no, się odcina, młodzież się czegoś, odcina od tak. tej działalności takiej lokalnej. To już, już, takie, to już nie, do nie jest trendy, to już tak, jest taki no, trochę obciach, prawda, żeby tak tańczyć w jakimś wiejskim zespole, ale no, później i, już chyba wracają i, i to... I to jest, to jest, myślę, ten problem. I tak naprawdę ta oferta dzisiaj... Yy, ja myślę, że jakby ją nie konstruować i, i zachęcać, to ona zawsze jest dla tego człowieka nieatrakcyjna. I nie wiem, dlaczego tak się dzieje. To żeby to, Próbuję sobie odpowiedzieć na to żeby pytanie, ale jest ciężko. To może proszę opowiedzieć właśnie, co się będzie działo w gminie Kłodawa, co, czym będzie zawiadywał Gminny Ośrodek Kultury. To może właśnie zachęcimy naszych widzów do tego, że, że warto tam przyjechać i skorzystać z tej oferty. Najbliższym takim wydarzeniem będzie koncert Aleksandra Podolaka z zespołem Gigadram. To tak z okazji Dnia Kobiet, 12 marca, dokładnie to się odbędzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Następnie taki sezon przedświąteczny, więc akurat teraz może nie do końca jakieś spektakularne wielkie imprezy, dlatego że wiadomo, że jest to taki okres bardziej wyciszenia, ale mamy kiermasze świąteczne. Będziemy mieli w Falencicach na świetlicy właśnie taką zabawę z uczestnikami świetlic na wzór kuchennych rewolucji. Mamy już zapewnioną Magdę Gessler. Oczywiście też w cudzysłowie, która, która ten konkurs przeprowadzi, pozostałe świetlice wezmą w tym udział. Mini Playback Show to znowuż taki konkurs, gdzie, gdzie dzieci i młodzież naśladuje, naśladuje znanych wykonawców, przebierają się, przygotowują układy. Też bardzo fajnie zawsze to wypada. Później Kłodawski Słowik, czyli zapraszamy młodych wokalistów i dużymi krokami zbliżamy się już do Kłodawskiej Majówki w tym roku 10. To też już wiemy, że to będzie 20 maja, w tym roku jedną z gwiazd, myślę, że tą największą, najgłówniejszą będzie koncert Zbigniewa Wodeckiego. Także no, dzieje się naprawdę, naprawdę dużo i, i co, no byle tak dalej. Myślę, że jak uda nam się utrzymać to tempo i, i zdobywać coraz większą rzeszę odbiorców, to... Uważam, że na dzień dzisiejszy śmiało można powiedzieć, że idzie to w słusznym kierunku, aczkolwiek łatwo nie jest. No właśnie, to jeszcze tak na koniec tylko o zespole powiedzmy, bo y, y, dzieje się bardzo dużo. I teraz, kto tym wszystkim y, zarządza? Poza panem oczywiście mówimy o zespole gminnego ośrodka kultury Zespole gminnego ośrodka kultury tak naprawdę ten zespół w samych pracowników jest niewiele, bo jeżeli patrząc patrzymy na etaty to mamy ich niespełna 3 dokładnie 2,75 więc szału nie ma natomiast w każdej świetlicy faktycznie zatrudniony jest instruktor który na I co dzień odbywa za, zajęcia tak ci instruktorzy którzy, którzy prowadzą prowadzą sekcje no i i, no i mówię, staramy się, cały czas korzystamy, no głównie z pomocy, z pomocy yy, faktycznie czy zespołów, czy klubów yy, seniora, czy nawet, nawet bezpośrednio sołectw, bo jeżeli robimy yy, imprezę, nawet jeżeli inicjatywa wychodzi, powiedzmy, z naszej strony, czy wspomniane dożynki, które krążą co roku do innego sołectwa, to my wszystko, Współpraca oprócz, naszej, oprócz mm -hmm. naszej działalności, czy, yy, czy, czy akurat w, w przypadku konkretnie dożynek finansowania również, no to wiadomo, że bardzo ważna jest ta inicjatywa i pomoc yy, oddolna, żeby zaangażować. Się rada sołecka czy mieszkańcy danego sołectwa. Także, no, myślę, że głównie polega to na tym, żeby no, starać się jak najbardziej konsolidować i kleić te różne środowiska, żeby wspólnie razem mieć. Z no tego właśnie, Wydawałoby się, że już na nic innego czasu się nie znajdzie. Ja wiem, że też przecież jest pan całkiem młodym ojcem, więc jeszcze zostaje rodzina. No i jeszcze jest Cocktail Boys. No to już po prostu, to kiedy to? Przepraszam, że tak spytam. Czasowo, czasowo nie ukrywam, że jest faktycznie trudno to wszystko pogodzić. Mam trzy, trzy córki małe, tak, bo najmłodsza... Ja mam już trzy duże, na, także na, to... to... Na, na, najmłodsza półtora <laughs> roku, najstarsza dziewięć lat, które no, wymagają, wiadomo, że też poświęcenia czasu. No wtedy, kiedy, 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 kiedy mogę, to staram się oczywiście dawać im go jak najwięcej. W sezonie letnim, oprócz tego, że dużo imprez robimy na terenie gminy, to faktycznie jeździmy po całej Polsce wraz z koncertami zespołu Cocktail Boys i tu nie ukrywam, że no, no, też nie mamy ich mało, więc fajnie, że to wszystko tak tak, tak, tak funkcjonuje. Gdzieś te, ta działalność moja artystyczna też przekłada się tutaj na tę działalność, na, na działalność w Goku czy w gminie, bo dzięki temu też no, mam styczność z jakimiś fajnymi pomysłami gdzieś z zewnątrz, z artystami, których później gdzieś Można poznajemy zaprasić. się, poznajemy się na trasie, zapraszamy później tutaj do nas. No. Więc myślę, że w miarę możliwości staramy się to wszystko jakoś, jakoś godzić. No i na razie wychodzi. Jak długo się uda tego, nie wiem, ale na razie wychodzi. Oby jak najdłużej się udało. Oczywiście samych sukcesów życzymy i zapraszamy na wszystkie imprezy, które będą się działy w gminie Kłodawa, ale też na występy zespołu Cocktail Boys. Proszę Państwa, myślę, że to będziemy mieli taką okazję kiedyś spotkać. Dziękuję bardzo za nasze spotkanie. Dziękuję serdecznie.